Wińska Wigilia na ponad 300 osób to piękna inicjatywa. Gdy widzimy taką frekwencję, to chce nam się organizować takie wydarzenia. Gdy widzimy uśmiech, wzruszenie na twarzach seniorów, to jest to dla nas największe podziękowanie. Myślę, że gminę Krzywiń spokojnie możemy nazwać gminą przyjazną seniorom. Chciałbym bardzo podziękować Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu za zorganizowanie pięknej uroczystości, jaką jest Wigilia Bożego Narodzenia. No, po minach uczestników widać i po śpiewach, że jest to bardzo rzecz przydatna, rozweselająca i bardzo ludzi też tu widzę, konsoliduje razem ze sobą. No, z czego bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy też Urzędowi Miasta i Gminy w Krzywiniu, którzy bardzo przydali się też przy udziale współpracy w zorganizowaniu tej imprezy. Nadziei blask aż po nieba kres, Wigilii czas płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szept mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Jestem jedną z uczestniczek dzisiejszej Wigilii zorganizowanej przez miasto i gminę Krzywiń. Po raz kolejny w niej uczestniczę. Jest to wspaniała inicjatywa. Przede wszystkim cenię sobie występy miejscowego chóru. W ubiegłym roku również był chór Sturwi, więc również miejscowy. Bardzo sobie to cenię wysoko i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji takiej imprezy, a przede wszystkim Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, bo on tutaj jest najbardziej, włączył się najbardziej i organizuje taką imprezę. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku. Dzieciątka sen, wkoło świat bez tchu. Przez otchłanie lat, aż po czasu kres. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Poprzez ciszy mgłę,
z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził. Na terenie naszej gminy funkcjonuje wiele klubów seniora, które spotykają się oczywiście przy okazji Wigilii na spotkaniach opłatkowych. No i powstała taka idea, że być może zrobić jedno takie wielkie spotkanie dla wszystkich klubów i wszystkich seniorów z terenu całej naszej gminy. No i faktycznie udało się 8 lat temu zrobić pierwsze takie spotkanie, które jest kontynuowane i faktycznie corocznie organizowane. A myślę, że sami seniorzy są tutaj przede wszystkim zadowoleni, czują się też w pewnym stopniu gospodarzami, ale przede wszystkim świetnie się tutaj czują. Od samego początku spotkanie opłatkowe gminne cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów i faktycznie na samym początku odbywało się w hali sportowej w Wierce, później w Domu Strażaka w Krzywiniu, gdzie na tym wydarzeniu było ponad 250 osób. W tej chwili jestem przekonany, czy nawet widzę, że to zainteresowanie jest spore. No i faktycznie ponad 300 osób zabrało udział w tymże wydarzeniu, w spotkaniu opłatkowym w 2022 roku, czyli widać, że cały czas to zainteresowanie jest większe. Udało się również zorganizować w latach ubiegłych, podczas między innymi pandemii, udało się zorganizować spotkania opłatkowe. Oczywiście w reżimie sanitarnym nie było to proste, ale udało się. Wszyscy zdrowi i szczęśliwi również i byli na tym spotkaniu w tym trudnym czasie. Podczas spotkania, oprócz oczywiście samego posiłku Wigilii, zawsze pojawiają się mniejsze lub większe gwiazdy, które uświetniają między innymi samo spotkanie opłatkowe, bo jest oczywiście coś dla ciała, ale jest również i coś dla duszy. Także zawsze królują kolędy, ale są też gwiazdy, które powodują, że to wydarzenie jest jeszcze ciekawsze. Podczas tego spotkania opłatkowego oczywiście są obrzędy wigilijne. Pojawia się również ksiądz proboszcz, który z jednej strony błogosławi wszystkim uczestnikom, błogosławi również sam opłatek, którym później dzielą się wszyscy uczestnicy, także wymiar wigilijny tejże imprezy oczywiście jest zachowany.